Ona mi mówiła tutaj, że prosi, żeby może nie rozwlekać jej życiorysu za bardzo, a więcej dyskutować, ale parę rzeczy przypomnieć musimy. Zgoda? Siądziemy, bo to takie warholowskie, ładne z lat 50. foteliki. Moi drodzy, przed nami osoba krnąbrna, pisarka, działaczka, specjalistka od Tarota, dobrze mówię, i tych innych, tych czarnej magii. Jednym słowem, właściwie grozi wam to, że jakiego tematu nie poruszycie, to będziemy słyszeli rzeczy niezwykle ciekawe. Ale czy ja mogę zapytać od razu, czy Manuela Grydkowska ma jakiś wiek? Tak, 44. Ta małolatka ma 44 lata? Tak. Ja wiem, że taka liczba mickiewiczowska, ja ostatnio odkryłam, że Watykan ma 44 hektary kwadratowe czy coś. Może myślał o tym Mickiewicz. Jak komuś jest gorąco, to tam polewają, słuchajcie, tu od razu przy tym. To niech oni z tą psikawką przyjdą tu może. Ty jesteś osobą, o której ja gdzieś wyczytałem, że byłaś bardzo barwną, ale głową w chmurach na etapie licealnym. Czyli piękna dziewczyna i tak dalej, ale żyła sobie swoim własnym światem. Jaka to byłaś w czasach szkoły czy liceum? Zabawowa bardzo mocno, czy porządna dziewczynka, cicha, stojąca na uboczu? Jeździłaś na koncerty punkowe jakieś? Jeździłam na koncerty. I były trochę inne, trochę takie bliżej ziemi. Te są w chmurach, bo mówimy o pięknych rzeczach. Tamte czasy nie były tak lekkie. Na koncertach było lżej. Na jakie koncerty chodziłaś? Na Jarociny jeździłam. No proszę. W liceum uczyłam się, jak Pan Bóg przykazał. Bardzo podobał mi się film Her i po tym filmie kompletnie zmieniłam garderobę na takie hipisowskie, piórka, różne takie rzeczy, co na bałutach w tamtych latach w Łodzi było problemem. Dosyć, ale w końcu miałam problemy ze szkołą. Nie wiem, jak jest teraz, jak wolno chodzić wszystkim. Wykombinowałam, żeby pozbyć się problemów, że zrobię szybciej studia, to znaczy olimpiadę. I kiedy już zrobiłam tę olimpiadę, dostałam indeks, polecam wszystkim tę metodę. Ale olimpiada z jakiego przedmiotu? Z filozofii. To pani dyrektor dała mi oficjalny papier, że mogę przychodzić do szkoły nawet nago, bo odsyłano mnie bardzo często do domu z powodu stroju, który naprawdę nie był pępek na wierzchu ani biust, tylko długie ubranie, luźne, wygodne i kolorowe. I to było zakazane, tak? To było zakazane. Trzeba było chodzić granat, skromnie, najlepiej brzydko. Czyli Giertych byłby wtedy idealnym ministrem. Słucham? Giertych byłby idealnym ministrem wtedy. No nie dla ciebie oczywiście. No tak, całe życie było takim jednym Giertychem, jeśli można komuś to przybliżyć. Obowiązkowym i musowym, bo Giertych jest postacią dosyć komiczną. Ja mówię, że piorunochronem naszej nienawiści z powodu wzrostu. Można było Giertycha jakoś usunąć, a tamtego systemu nie za bardzo. Wtedy nam się wydawało. Dostałaś się na studia z dziedziny filozofii, tak? Tak. Jako dziewczyna z Bałut, czyli takiej dzielnicy szemranej trochę. No to nie jest ekskluzywna dzielnica, nie, pełna willi. Nie, to ma 500 tysięcy. Jest ktoś z Łodzi na sali? Jest. Największa dzielnica, dla mnie najbliższa sercu. Czy szemrana? No teraz, jak jestem dorosła i mam swoje wspomnienia z dzieciństwa, to lekki horror. U mnie w domu, gdzie mieszkałam, zwykły taki domek na Bałutach, pani z parteru, która miała małe dziecko, obcięto głowę, bo się zadawała nie z takim towarzystwem. To inny trochę świat, rzeczywiście, ale to nie jakiś zupełny margines życia, po prostu takie życie było. A filozofię studiowałaś gdzie? W Krakowie na Ujocie, bo było to piękne miasto. I chciałam się wyrwać z Łodzi. Ja chciałam się wyrwać już w liceum, w drugiej klasie. Dlaczego? Od rodziców, czy od szkoły, czy od przyjaciół? Od rodziców, od szkoły. Rodzice byli kochani, ale no, ja nie wiem, kto mając lat 16 chce żyć z rodzicami. Możecie podnieść rękę, kto chce żyć z rodzicami. No, o, jest tam jeden, ma 25. Taką,
taką metodą jest chyba ucieczka do innego miasta. Najlepiej uczyć się, bo to jest akceptowane. Ale miałaś, ty masz rodzeństwo? Mam siostrę. Siostra została na miejscu? Nie, siostra też uciekła jak najdalej do Australii. Ale w różnym terminie to zrobiłyście, niezależnie od siebie, tak? No, siostra była starsza, więc miała większe możliwości szybciej. I co w tym Krakowie, powiedz mi, poza tym, że studiowałaś, robiłaś? To jest takie dosyć barwne miasto, cyganeryjne, zdeczka. Tam jest dużo miejsca na zabawę. W tamtych czasach to zabawa głównie była z policją na ulicach. Kiedy byłam na trzecim roku studiów, to właściwie byłam sama z kolegą, bo reszta siedziała w areszcie i w więzieniu. Który to był rok? 86. No, czyli środek powstania wojennego. Tak. I mówili o tych cudownych, słodkich ludziach w telewizji, pan Urban, że to są terroryści straszni i nie wyjdą do końca życia z mamra. W co wierzyliśmy, więc jak tylko udało się nam niektórym wyjść, to pouciekali za granicę. Ja też wtedy wyjechałam. W którym roku wyjechałaś? 88. Słuchajcie, polecam wszystkim emigrację, bo myślę, że każdy dzień w innym kraju, nawet jeśli się mało dzieje, to jest z korzyścią, bo uczymy się i języka, i innej mentalności. I nie wyobrażam sobie swojego życia bez emigracji. Ja wyjechałam bez grosza. Naprawdę nie miałam złotówki, bo Polska była biedna, nie miałam skąd. Trochę bez pojęcia geografii, na szczęście, bo wydawało mi się, że tak przez Włochy, z Nicei do Paryża to można stopem w pół dnia, trochę dłużej. I może ta nieświadomość, głupota, młodzieńczość pomaga. Więc nie ma co się martwić, że nie ma się doktoratów i się wyjeżdża. To jest warte. Nawet jeśli się najpierw myje naczynia, robiłam różne rzeczy. Buty robiłam włoskie, kleiłam z butaprenu, zajmowałam się babciami. Bardzo, bardzo takie rzeczy proste. Ile miałaś lat wtedy? Tuż po studiach. Ile ma się lat? 24, 5, 6 lat. Ale wyjechałaś właśnie z powodów, nie wiem, politycznych, czy z miłości, czy... Z miłości do wolności. Miłości do wolności. Z miłości do wolności wyjechałam. Sama, jedna? Nie. Wyjechałam wtedy z mężem, którego poznałam w liceum jeszcze, się pobraliśmy i zostaliśmy azylantami politycznymi, bo trochę działaliśmy politycznie i właściwie nie było wyboru. Albo pójście do więzienia, bo mąż nie chciał pójść do wojska. Jeden z ministrów Klich w tej samej organizacji działał. I to było wspólne, a no nie było wyjścia, albo Sorbona, albo więzienie. I pojechaliście do Paryża, nie mając tam żadnych znajomych? Żadnych. Nikogo. Powiedz mi, jak wyglądało to, co spaliście, gdzie, u kogo, pod mostem, czy u jakichś odległych? Najpierw w hotelu, bo jakieś grosze miałam przy sobie, a potem to tak jak młodzi ludzie, poznaje się kogoś na ulicy, gdzieś ciotka, wujek, kogoś i tak z rąk do rąk dostaliśmy się do obozu dla emigrantów politycznych w Brytanii, co było wybawieniem i to też było piękne i kolorowe, bo tam byli emigranci z komunistycznych krajów z całego świata, z Wietnamu, z Rumunii, z Afganistanu, wtedy to jeszcze byli uchodźcy. Uczyliśmy się przepisów od Wietnamczyków, jak gotować psa. Bez włosów najlepiej, taka łysa rasa jest najlepsza i bardzo im brakowało tych psów na przykład, że one tutaj na smyczy chodzą i są francuskimi pieskami, a to były dobre potrawy. Także uczyliśmy się... Ty je jadłaś, tak? Nie. Uczono mnie tylko. Ja jestem wegetarianką. Może od tamtego czasu. Także... Ale też tam właśnie napisałaś właściwie swoją pierwszą, większą rzecz. Tak, bo to, co widziałam na emigracji, słuchajcie, to były inne czasy, to po raz pierwszy wyrwałam się z Polski, w systemie, w którym żyło się od urodzenia i o innym się nie miało pojęcia, tylko z filmów amerykańskich. W związku z czym chciałam wszystkim opisać, co widziałam. I tak powstała pierwsza książka. Opis Paryża, młodych ludzi, którzy są na emigracji, którzy próbują żyć normalnie. Nie pamięta się non-stop, że jest się emigrantem, że Polska w niewoli. Nie, po prostu się żyje do przodu i cieszy się tym życiem. Ta książka była napisana po polsku? Tak.
I wydana gdzie? A w jakimś takim wydawnictwie, które pojawiło się po upadku Komuny, które zniknęło natychmiast. W Polsce została wydana, tak? Książkę wysłałam do Czesława Miłosza, który napisał bardzo ładny list i to się znalazło w przedmowie. Nie porównuję się tu do Miłosza, ale też był emigrantem i dla niego pewne było zabawne zobaczyć po tylu latach kolejne pokolenie emigrantów, jak widzi świat. Stąd może jego przychylność. I ta książka stała się od razu sukcesem? Ja byłam we Francji, nie miałam pojęcia. I ona wyszła tutaj, kiedy ty byłaś tam. Tak. I kiedy wróciłaś? Wróciłam, słuchajcie, kiedy byłam w Polsce jeszcze na studiach, poszłam do kina w Krakowie studyjnego i zobaczyłam film, po prostu po którym chodziłam północy po błoniach wokoło. Nie mogłam się uspokoić. To był film pod tytułem Diabeł Żuławskiego. Film, który był na półkach, to znaczy nie był pokazywany w kinach z powodów politycznych. Jakie tam były powody polityczne? Film siedział w XVIII wieku i był kostiumowy. I tak los chciał. Chyba Żuławski troszeczkę był powodem. Tak, to prawdopodobnie. Tak los chciał, że spotkałam w Paryżu tego reżysera i wróciłam do Polski i razem zrobiliśmy film. Szamankę, tak. No i gruchnęło skandalem. Ale w Polsce wszystko jest skandalem. To napis Polska, skandal. Nie no, gruchnęło skandalem, o ile pamiętam. Raz, że tematyka, dwa, że zdaje się aktorka miała problemy, tak? Już szczerze mówię, że nie przypominam sobie. Nie, może temat, ten film był teraz, widzę, że to może było trochę wcześniej, 10 lat temu, było dużo scen miłosnych, bardzo takich namiętnych. Był pomysł na scenę, którą potem w sposób bardzo piękny nakręcono w Milczeniu owiec, w drugiej chyba części, jak komuś się wyjada mózg na żywca i to było też w Szamance. Może tego wszystkiego było za dużo, może film nie był najlepszy. Przed eminencją ksiądz, witamy. Tak? Zapraszamy. O, witamy księdza. Śmiało tutaj, naprawdę szatana tu nie ma, już dawno. Tylko szamanka. Tak jest, zapraszamy. Dobra, i tam chodziło też o to tylko pytam, to akurat nie ma związku z tobą, że bardzo ciężko zniosła pracę nad tym filmem dziewczyna, która grała... Jest taka legenda, fajnie robić legendy, że dziewczyna, która grała, to oszalała, straciła równowagę psychiczną. Z tego, co pamiętam i znam Iwonę, jej kondycja psychiczna się nie zmieniła przed i po. Zagrała w filmie, miała nadzieję na wspaniałe role potem. Nie udało się, zniknęła jakoś z kina i tyle. Ale jeśli ludzie lubią tak, że na scenie grała rzeczy dosyć takie ostre, mocne, że to na pewno mała dziewczynka, której psychice zaszkodziło, ale to jest film. To naprawdę nie jest realność. To nie... Tak chciano po prostu. I w którymś momencie właściwie się pojawiła taka opinia, że Gretkowska to jest osoba, która nie ma limitu, jeśli chodzi o język. Może pisać o seksie w sposób otwarty. Może używać słownictwa, które wydawałoby się, że w książce nie będzie, zwłaszcza w książkach pisanych przez kobiety, stosowane. Jednym słowem, to co tutaj mówił Tomek Raczek, co pewnie słyszałaś, że stawać okoniem i stawać w poprzek, w twoim przypadku stało się jakąś wizytówką w poprzek polskiej literatury, bardzo ostro, dynamicznie pisząca dziewczyna, bez żadnych właściwie zahamowań. Co powoduje tobą, że wiedząc, jak wygląda literatura naokoło, przyjmujesz taką rolę? Wiesz co, jaką... Taka jesteś? Książka, która wzbudziła takie właśnie dziwne reakcje, to był Kabaret metafizyczny i ja pisałam to we Francji. Pojęcia nie miałam, wyjeżdżałam z Polski, szarej, komunistycznej, gdzie w ogóle się nie mówiło o uczuciach, o seksie w ten sposób. Będąc na emigracji, myślałam, że Polska się zmieniła. No głupia byłam, 5 lat to za mało, czy 4. I to, czym żyłam i co myślałam, co jest normalne, ta książka, no to rumieniec pensjonarki tak naprawdę w Europie. Wzbudziła skandal, bo użyto słowa łechtaczka. Tak jakby to, czego nie nazywamy, nie istnieje i nie było. To nie jest poprzek. Myślę, że chcę żyć jak człowiek wolny, jak normalny Europejczyk i piszę tak, jak czuję. I to jest jedyne ograniczenie, że nie udaję.
ale to nie to, że staje w poprzek. Jeżeli się staje w poprzek i pod prąd, są konsekwencje, trzeba o tym wiedzieć. Tomek może nie powiedział o tym do końca, że wychodzenie przed szereg i mówienie nie absolutnie ściąga konsekwencje. Tak jak wycięcie tego artykułu. To było kuriozum. Napisałam... Za chwileczkę właśnie powiemy słówko. Napisałaś artykuł do L, tak? Nie, do Sukcesu. Napisałam zwykły artykuł, w którym napisałam, co myślę o braciach Kaczyńskich w sposób naprawdę w porównaniu z tym, co się teraz mówi, bardzo łagodny, może trochę złośliwy. I ten artykuł wycięto nożyczkami, bo już wydrukowano numer. 100 tysiącach egzemplarzy. Tak, egzemplarzy. To w epoce Gutenberga, no po prostu niewiarygodna historia. Nikt w Europie nie chce w to wierzyć. Mówią, wycięto w internecie, wycięto... Nie, nożyczkami. Siedzieli ludzie w wydawnictwie i wycinali strona po stronie z jednego, drugiego, trzeciego, pięćdziesiątego. Dwie noce, wynajęci dziennikarze. Także... No... To się stoi po stronie normalności. To, z czym się stykamy, jest nienormalne. I albo twierdzimy, że jesteśmy wolni i oddychamy normalnie i żyjemy, i wtedy dzieją się rzeczy być może dziwne w Polsce, albo emigrujemy. A coś ty tam napisała takiego w tym artykule o Kaczyńskich, skoro to się wycięło i nikt tego nie wie, nie zna? Zrobiłam pewne porównanie. Najpierw napisałam, że uważam, że problem... Nie. Że to, że mianują ministrem do spraw finansów czy osobą zarządzającą finansami w Polsce ciągle kobietę, musi mieć wytłumaczenie psychoanalityczne. Najwidoczniej kasą w ich domu zajmowała się mamusia. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że nie mają konta, że Jarek nie ma konta. Tak psychoanalitycznie mi wychodziło. Napisałam, że mamusia była wdową, bo nic nie było wiadomo o ojcu i tu właśnie się kancelaria przyczepiła, radząc redakcji, żeby mnie zwolniono. To słuchajcie, może się przyzwyczailiście po tylu latach rządów w Polsce, dziwnych ekip, ale to nie jest normalne w kraju demokratycznym, żeby wielki premier czy zarządzający partią, czy prezydent, bo to był list od prezydenta wtedy, pisał do jakiejś redakcji w sprawie jakiejś pisarki czy dziennikarza. Wyobraźcie sobie, no nie wiem, Busha, który pisze do prowincjonalnej gazety, że ta pisarka mu się nie podoba. To jest absurd. Ale to była taka, no dla mnie taki papierek odczynowy, co będzie dalej. To był początek rządów Kaczyńskich. A potem napisałam, niezwiązany już z Kaczyńskimi, tekst o małpach w środku i to może ich uraziło, wzięli to do siebie. Zrobiono eksperyment na małpach, niechcący. Obserwowano grupę, chyba pawianów, gdzie samice były potwornie traktowane, gryzione, szarpane, musiały usługiwać. I pojawił się wirus, nie wiadomo skąd, jakieś grypy, po którym wszystkie samce wyginęły. I te samice naturalną koleją rzeczy powinny sprowadzić sobie samców z innej grupy, żeby ta małpia hierarchia znowu działała. A one nie. Przegoniły wszystkich samców i pojawiła się nowa kultura na wolności w Afryce, miłości. Małpy zamiast się gryźć iskały siebie, przytulały i świetnie funkcjonowały, świetnie się broniły bez tej agresji. Czy to pierwowzór partii kobiet? To był dowód biologiczny, że coś takiego jest możliwe w naturze ludzkiej, że nie jest to wymyślone. I mój wniosek był taki, drogie panie, weźmy się do roboty, zanim samce wyginą z powodu jakiegoś wirusa. I być może Kaczyńscy wzięli to też do siebie, bo to było w tym samym artykule. Ty, no ale finał tego jest taki naprawdę jak z Mrocznej Komuny, no. Wyleciałaś z tego Sukcesu. Podziękowałam, tak jak redaktor naczelna, Korwin-Piotrowska. Po tym wycięciu. Tak, namawiano nas do powrotu, ale nie wraca się do pewnych sytuacji, skoro było ewidentne, że właściciel, bo to prywatne pismo, jest w stanie zrobić takie rzeczy. No, honor po prostu jakiś. Faul, po prostu ostry faul. No dobrze, to już... Szybciutko omówiliśmy te rzeczy. Tymczasem ty wyemigrowałaś po raz kolejny z Polski. Czyli tak, osoba, która odniosła tu sukces. Nie oszukujmy się, odnieść sukces w takiej skali, że się tobą interesuje cała Polska, że twoje książki czytają, ludzie rozchwytują, że one są dyskutowane, że twój film jest komentowany szeroko. To nie jest tuzinkowa pozycja. To jest pozycja dosyć wysoka w tej dziedzinie. Znaczy, że komuś się powiodło i ty wyjeżdżasz.
Ale jeszcze jest pytanie, czy to jest sukces, że Polska o tym dyskutuje, czy to jest problem Polski? Bo to, co robiłam, co pisałam, było naprawdę... Można dyskutować o poziomie artystycznym, ale o tym nie dyskutowano. Dyskutowano, czy o zamieszaniu. Seks, tak, czy naprawdę się kochają, czy seks, czy brzydkie słowa. I to nie jest sukces Polski, to jest klęska. A twój też nie? A wiesz to co? Też jednak coś jest, poruszę takie tematy, które są oczywiste, ale skoro nikt ich nie porusza, to ja je poruszę. No. Mój sukces polega na tym, bo do wartości artystycznej nigdy nie będę pewna i nikt nie będzie pewny. Nawet jak się dostanie jakieś tam nagrody, no to się dostało nagrodę, ale to przyznają inni, czy naprawdę to jest warte. Mój sukces to, że mogę, nie wiem czy będę mogła, żyć z pisania. To daje wolność olbrzymią. I to jest mój sukces. Da się zarobić na książce jednej? Absolutnie tak. Czy to będzie duży nietakt, jeżeli zapytam, jakiego rzędu pieniądze to są, czy to jest 10 tysięcy, czy to jest 50 tysięcy, książka, która jest popularna, żeby młodzi ludzie, którzy siadają, piszą, dowiedzieli się, czy to jest tak. No przecież koniec końców nie pisze się książek co tydzień, co miesiąc. To jest czasami jedna praca na rok, czasami na kilka lat. To znaczy... Wszystko jest sprawą negocjacji i systemu. Jeśli was to nie nudzi, opowiedzieć o rynku wydawniczym w Polsce, jak to się kręci, to będzie też opowieść o Polsce, bo w Szwecji jest trochę inaczej. Jeżeli jesteś pisarką, pisarzem i napisałeś książkę rewelacyjną i to będzie bestseller i powinieneś zarobić mnóstwo pieniędzy, nie zarobisz na tym. Dlatego, że by książka była w księgarniach, musisz oddać ją do hurtowni. Najczęściej hurtownik weźmie tę książkę i ci nie zapłaci. Będzie zwlekał. Albo ci nie zapłaci, bo prawo też tak działa. A nie zapłaci, bo nie dasz mu następnej książki. Jeżeli jesteś wielkim wydawnictwem, to zapłaci wydawnictwu. Bo jak odda pieniądze, to dostanie następną książkę i interes będzie się kręcił. Dlatego w Polsce prywatne, małe wydawnictwa, tak jak w Szwecji na przykład, pisarze się zebrali, żeby nie być okradani, założyli bestsellerowi pisarze własne wydawnictwo i tam dzielą się pół na pół i świetnie z tego żyją. W Polsce jest to niemożliwe, bo nie dostaną kasy prawdopodobnie z powrotem. Nie mają, no nie mają policjanta, który by stał w hurtowni w księgarni. Jeżeli piszesz książkę, jesteś debiutantem i dostaniesz z łaski 8-10%, to tak ceny na... której? Tej ceny, która jest na końcu nie, w księgarni? Nie. Ceny od sprzedaży hurtowej, czyli połowa ceny. Jeżeli książka w księgarni kosztuje 40 zł, cena hurtowa jest 20. 10% to jest 2 zł, ale tak naprawdę to dostaniesz złotówkę, bo będzie odliczona jeszcze promocja. Książka w księgarni 40 zł, a ty dostajesz złotówkę. Myślę, że robotnik chiński zarabia mniej więcej w podobnych proporcjach w stosunku do tego, co wyprodukuje. Jeśli 100 tysięcy złotówek. Tak, ale nakład 100 tysięcy to ma Grochola. Może jedyna gdzieś tak, albo jakaś książka bardzo rzadko. Może nominowana do Nike. To 100 tysięcy, tak, dostaniesz za kilkuletnią pracę, dostaniesz 100 tysięcy, a mógłbyś, gdyby to był uczciwy podział i byś prosił nie 10%, ale powiedzmy 50, bo wydawnictwo i tak zarobi. Ile tysięcy? 500 tysięcy? Za 500 tysięcy można pożyć parę lat i popisać i nie robić nic więcej. Przepraszam. Minimalny nakład, który się opłaca, to sądzę koło 2000. W Polsce, nie wiem jak jest teraz, bo co roku to się zmienia, ale bestsellerem była książka, która się sprzedawała w nakładzie 5000. 10 było bardzo dobrze. Ale to się zmienia, bo czytelnictwo idzie do góry. Także... Ja mam prośbę, podchodźcie do mikrofonu, dlatego że wykrzykniecie, Manuela usłyszy i on wam odpowie, ale waszego pytania inni nie słyszą. Po to są mikrofony, więc jeżeli macie ochotę, to pytajcie przez mikrofon. Bardzo często pisarz początkujący, któremu się robi łaskę, że drukuje, podpisuje umowę, dostaje 50 groszy. Książka potem jest bestsellerem, jest taki przykład jednej osoby. I jesteś już po prostu w klatce, bo podpisałeś umowę.
Także to wszystko działa, trzeba negocjować. I w miarę jak rośnie pozycja na rynku pisarza, może pozwalać sobie na coraz więcej. Ja tylko powiem, że musicie uruchomić swoją wyobraźnię. Sposób pisania książek to jest szalenie indywidualna rzecz. Są ludzie, którzy fantazjują, siedząc w domu i robią to non-stop. Są jednak ludzie, którzy na przykład weźmy pod lupę książkę podróżniczą, która wymaga po prostu podróży, żeby gdzieś nakładu wyjechać. I to jest książka analizująca jakieś tam życie plemion, czy jak w ogóle sama podróż wygląda. Ta podróż może trwać 10 lat i z tego powstaje jedna książka. Jeśli ona się stanie bestsellerem, to człowiek zarobi na niej w warunkach polskich 20 tysięcy złotych. 50, a 100 to jest fenomenalna stawka. I wtedy podzielmy te 100 tysięcy na 10 lat, które kosztowało życia, i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest dobry interes. Ktoś tu krzyknął, że 100 tysięcy. W tamtym roku sprzedałam taką powieść Kobieta i mężczyźni. To była druga książka pod względem powieść, beletrystyka w Polsce. Parę tysięcy mniej niż pani Chmielewska. I to był nakład 50 tysięcy. Czyli gdybym zarabiała złotówkę, zarobiłabym 50 tysięcy, 2 lata pracy, to około 2000 zł miesięcznie. To jest suma, 2000 zł za pracę, no dosyć artystyczną i indywidualną. To nie jest praca, którą każdy może wykonać, bo tak jak Zbyszek gra muzykę i tylko on zagra, tak artysta pisze taką książkę i tylko on. 2 lata za 2000, to wiesz co, to jest tak ciężka robota, że ja bym wolała robić coś innego. Pójść do szkoły uczyć, czy w ogrodnictwie. A dlaczego w takim razie wyjechałaś nie tak dawno? No bo w 97 roku już komunizmu tutaj relatywnie nie było. Już budowaliśmy nową Polskę i ty powiedziałaś, nie, ja to jestem imigrantka po raz drugi, wyjechałaś. No, też się mówiło, że na stałe. Tak, jeszcze odpowiem. Do Szwecji. Do Szwecji. To się wiąże z twoim pytaniem. Nie chcę nikogo namawiać, bo nikogo nie słuchajcie, mnie też nie musicie, wyłączcie sobie ten mikrofon w głowie. Rady nie mają sensu. Mogę mówić tylko z mojego doświadczenia, że najlepiej, zanim się zacznie żyć z pisania, żyć z czegoś innego, żeby to pisanie było totalną wolnością i dżemem, a nie chlebem. Ja wtedy, kiedy wyjeżdżałam, pracowałam w redakcji L, a pisałam, żeby zarabiać sobie obok. Wyjechałam, bo zakochałam się. To moja miłość nadal gdzieś jest z moim dzieciątkiem, Piotr. A poza tym w Polsce nie podobało mi się. Z długimi piórami koleś, w porządku. Po paru latach tej niepodległości, tej wolności, zobaczyłam, że to jest nie tak. To nie jest kraj, w którym chciałabym do końca żyć. Tym łatwiej było mi wyjechać. I z miłości, i z przygody, bo... A męża poznałaś, raczej partnera, chyba partnerem jesteście, czy małżeństwem? Z ogłoszenia matrymonialnego w gazecie. Niepoważnie? Poważnie. Napisałam opowiadanie i Piotr to przeczytał i stwierdził, że to jest absolutnie tekst do niego i do nikogo innego. I czekam na niego w Polsce, jestem drugą połówką i pojechał w ciemno i to była prawda. Normalnie na lotnisku obcego faceta tamtego? To znaczy, no obcego. Wcześniej przysłał mailem zdjęcie jakieś? Nie, tylko mniej więcej powiedziano mi... Wyglądasz jak ja nawet, nie? Tak, to, ale to był on. Na szczęście dla ciebie. Kurczę, no zdradzę wam, że przed chwilą w tam naszym namiocie, jak widziałem ich relacje między sobą, to są to cudowne relacje. Nie wiem, czy tak... Normalne. A właśnie nie do końca. Piękne relacje. Wyjechałaś, czyli rzuciłaś... Oho, bo ja tu już czekam, 10 minut chyba. Przepraszam bardzo, dobrze? Mamy zmienić chronologię w ogóle wszystkiego, mam przerwać rozmowę. Taka jest zasada, że jak ty mówisz coś, to my przerywamy rozmowę, tak? Jeszcze coś opowiem o historiach miłosnych. Chwileczkę, dobrze? Zdarzyło się to 2 tygodnie temu w Łodzi, mojej znajomej, która rozwiodła się, miała dziecko, długo szukała partnera i to było beznadziejne. Co kogoś spotkała, no po prostu nie pasowali do siebie i stwierdziła, że w mieście Łodzi
nie ma facetów. Upiła się, zrezygnowała z szukania i po pijanemu napisała takie ogłoszenie. Faceta o majątku Kulczyka, podobnego do Clooneya i zainteresowaniami, proszę o zdjęcie. I słuchajcie, przyszło zdjęcie, może nie Clooneya, ale w porządku, jednego z listy najbogatszych w Polsce, wolnego i w porządku faceta, i się zakochali. Także różnie to chodzi po świecie. Dobra, prosimy o to pytanie. Chciałem spytać, bo mówiłaś, jak to było w przeszłości i nie wiem, czy teraz mieszkasz w Polsce, czy żyjesz na emigracji, jaki jest... Właśnie mieliśmy do tego dojść. No to ja właśnie pytam, jaki jest na ten moment twój stosunek do Polski, Polski, do rzeczywistości polskiej? Trochę żyję na emigracji, czyli w Polsce. Mniej żyłam na emigracji, myślę, czasem we Francji i w Szwecji, bo to jest stan psychiczny. Nie podoba mi się to, co się dzieje w Polsce. Próbowałam robić coś w polityce, bo uważam, że to jest droga do zmiany. Można zmieniać świat książkami. Jasne, można pisać, ale to jest bardzo długa droga. A my nie mamy czasu, bo każdy rok nas cofa w stosunku do Europy i do normalności. I wydawało mi się, że te zmiany są w zasięgu ręki. Tak jak kiedyś napisałam Strzelaj albo emigruj, podstawiona już pod ścianą w Krakowie na studiach. W takim stanie byłam. W komunizmie, tak teraz stwierdziłam, politykuj albo emigruj. Co mi się w Polsce nie podoba? No, można mówić bardzo wiele. To można zacząć od sposobu naszego myślenia, że tak trudno się ludziom dogadać między sobą i tak samych źle oceniamy siebie. Wydaje mi się, że wynika to z takiego mechanizmu psychologicznego, czy on ma przeszłość historyczną, być może. W jednej strony jesteśmy rozkapryszonymi, roszczeniowymi dziećmi. Należy nam się, ja to chcę i muszę mieć, i nie mam odpowiedzialności. Z drugiej strony, kiedy się wychodzi na ulicę, ciągle słyszy się takie przykazania, jakiegoś starca, nie ubieraj się tak, nie rób tego, nie przechodź na tym świetle, co ty robisz? I ludzie w Polsce bardzo często tak oscylują w swoim charakterze między dzieckiem nieodpowiedzialnym, ćpanie, picie, nieodpowiedzialne życie, a tym starcem. Nakazy sztywne ma być tak i tak. Papież jest fantastyczną figurą, którą się przywołuje w takim przypadku. Natomiast nie ma w nas samych, nie mówię was może jeszcze, dorosłej osoby, która negocjuje między rozkapryszonym małym dzieckiem, jest w nas, w każdym nas, a tym starcem, który ma mnóstwo ograniczeń, mnóstwo gotowych recept na życie i wie, jak to robić. Nie ma tego dorosłego, który potrafi rozmawiać, iść na kompromisy. I to mamy, patrząc na ludzi w polityce. Albo w Sejmie sceny żenujące, albo z katedry głoszenie najwyższych praw na wysokim C, a za tym jest często chucpa, kłamstwo i mafia. I w życiu też mamy tak bardzo często. Może kobiety częściej się z tym zderzają. Mężczyźni bardzo lubią mówić, w związkach, kiedy coś idzie nie tak, kiedy zdradzają, mówią, wiesz, bo taka jest natura męska, no jesteśmy poligamiczni, testosteron, rozumiesz to, jest nas zwierzę, no musisz to zaakceptować, ja może się poprawię albo nie. Albo porządkuje się kobiety, prowadzi do pionu, bo tak należy robić. Ty masz się zajmować dzieckiem, ty masz być ta uległa i porządna, bo dlaczego? Dlaczego tak ma być? Dochodzimy, bo tak jest, bo tradycja i gdzieś tam przykazania i być może Bóg. I z jednej strony Bóg, z drugiej strony zwierzę. Z jednej strony dziecko albo starzec i nie ma tego pośrodku. Nie ma z kim być partnerem, nie ma z kim negocjować. I to jest na poziomie i psychologii naszego życia codziennego i życia społecznego i polityki. Mamy piękne domy, piękne samochody, a te domy są przy drogach, które są dziurami. Te samochody jadą po wertepach, jak w trzecim świecie, bo nie potrafimy znaleźć tej drogi do siebie.
która łączy. Nie potrafimy pójść na kompromisy ustępstwa, nie potrafimy sprzedać ziemi, zarządzać tym wszystkim. To, co mówię, to jest jakaś metafora, przenośnia, ale tak wygląda Polska dla mnie. Począwszy od życia w domu, a skończywszy na polityce i Sejmie. I bardzo chciałabym to zmienić. I książkami, i polityką, i własnym życiem. Słuchajcie, nie klaszczcie, bo... Przepraszam, ale nie możesz instruować. Ja wiem, bo to jest... Słuchajcie, ja wiem, że jest wolność, ale... Ja myślę, że wszyscy tą ręką powinniśmy się walić po prostu tutaj. Albo w głowę niektórzy. A mimo wszystko ja ci zaklaszczę. To jest pytanie, raz. Jak klaskać jedną ręką. Słuchaj, a drugą ocierać łzy. Myślę, że coś ci wyjaśnię. Wielu ludzi zbiera myśli i sądzę, że nie wszyscy jesteśmy... W końcu nawet to spotkanie świadczy o tym, że ktoś chce usłyszeć zdanie drugiego człowieka, żeby sobie wyrobić być może swoje własne. Ja myślę, że te oklaski to było podziękowanie za to, że przedstawiłaś jakiś punkt odniesienia. Oni teraz mogą sobie pomyśleć swoje i są ci wdzięczni za to, że udzieliłaś informacji, która pomoże im odnaleźć swoją drogę. Także to nie jest pochwała tylko dla twoich poglądów, ale też trochę oklaski dla odkrycia, jakiegośmy wszyscy doznali, bo dla mnie to było bardzo piękne, co powiedziałaś. I też jestem tym zachwycony i też będę ci mówił brawo i nie przestanę. Teraz właściwie... Moglibyśmy na moment opuścić twoją drogę. Ja jednak chcę to zakończyć, bo sprawę twoich wędrówek. Wyemigrowałaś do Szwecji i jednak wróciłaś do Polski i to zdaje się, że, przepraszam, nie chcę wchodzić w wasze prywatne sprawy, ale chyba nie najgorzej wam się tam wiodło. I wróciliście do Polski, bo co? Dlaczego? Czy chodziło o to, żeś mogła pisać w ojczystym języku i spełniać się i twój partner postanowił ci w tym pomóc? W Szwecji napisałam najwięcej książek. Nawet napisałam serial. To brak Polski nie przeszkadzał. Nawet w Szwecji łatwiej się chyba było skupić. Urodziło się dziecko, dziewuszka. Piękna zresztą, ona tu gdzieś biega. Polcia, Polka. Ona tam siedzi, tak? Ta biała buzeczka. Tak? I ja napisałam to w książce Polka, która jest o ciąży, od poczęcia do urodzenia. Polki właśnie. I bardzo namawiałam Piotra, żebyśmy wrócili, bo nie wyobrażałam sobie, że Pola będzie pierwszy język szwedzki. A chciałam, żeby się najadła Polski. Najadła. Piotr ze mnie się teraz śmieje, że Pola jest między anoreksją a bulimią polskości. Że może za. I tak się stało. Pewnie, że są momenty, kiedy żałuję. Bo Szwecja jest jednak krajem, tam człowiek jest rodzaju żeńskiego. Jest to probówka Europy, probówka świata. To, co Szwecja wypracuje w humanizmie, w stosunkach ludzkich, jest potem wprowadzane jako dobre w innych krajach. Chciałam, żeby to była druga Szwecja, zakładając Partię Kobiet. Tak, może no i tak. Właśnie wróciłaś i w końcu w zeszłym roku... Przed kampanią wyborczą, właściwie już w trakcie tej kampanii, pojawiło się intrygujące dosyć hasło, że Manuela Gretkowska powołuje do życia nową partię, która się będzie nazywać Partia Kobiet, czy też Polska Partia Kobiet? Partia Kobiet. Partia Kobiet. Momentalnie znalazłaś wsparcie wielu pań, i to prominentnych, takich jak Kaja, Maryla Rodowicz, działaczka Magdalena Środa, a więc to były zarówno gwiazdy, jak i osoby pracy organicznej. Wydawało się, że to będzie spektakularna rzecz i wszyscy się temu przyglądali z ciekawością, bo ta partia nie prezentowała prawicy ani lewicy, tylko stosunek, wzywała o lepszy stosunek do konkretnej płci, tak na dobrą sprawę. Ale ta partia nie odniosła sukcesu i chwilę potem Manuela zrezygnowała z przewodzenia tej partii. Dlaczego? Jakie były marzenia, jeśli chodzi o tę partię? I co się stało, że ty jesteś honorową przewodniczącą, ale już nie jesteś tą lokomotywą, która tę partię rozpędziła, nie ciągniesz jej dalej? To wszystko zależy od punktu widzenia. Czy partia poniosła klęskę? Tak, nie dostała się do Sejmu.
Ale żadna partia pół roku po powstaniu bez pieniędzy nie weszła w Polsce do Sejmu. To jest trochę długa droga polityczna. Dlaczego zrezygnowałam? Zakładając tę partię, cel był jeden, żeby uaktywnić politycznie Polki, bo jesteśmy na 102, my kobiety w Polsce, na 102 miejscu w świecie pod względem solidarności, aktywności politycznej, daleko za krajami afrykańskimi. Myślę, że rolą artysty jest inne widzenie świata, jakaś wizja i moją rolą była ta wizja, pomysł. Natomiast prowadzenie tego jako polityk, sądzę, że nadają się do tego lepiej osoby, które są związane z biznesem, z myśleniem bardzo logicznym, bo artysta to jest taki legalny wariat, mało odpowiedzialny bardzo często. I będąc partią, bo będąc przewodniczącą, reprezentując ją, artysta no, nie ma lekko, bo tam w głowie jest nadal artystą, a tu musi reprezentować wszystkie Polki. A partia była po to, żeby Polki uaktywnić. Skoro takie się znalazły, to uważam, że lepiej, że przewodniczącą została świetna dziewczyna ze Szczecina, a nie jest to partia Manueli Gretkowskiej, bo często też tak mówiono, bo jest to partia kobiet. I bardzo często miałam wątpliwości i w trakcie pracy to się okazało, czy osoby przychodzą, żeby sfotografować się z pisarką i wziąć autograf, czy naprawdę chcą działać. A teraz sytuacja jest czysta. Coś tutaj podjeżdża. I ja myślę, że to nie przypadek, bo nie ma przypadków, że to jest ilustracja do Partii Kobiet, że Partia Kobiet na takim sygnale się pojawiła, jak pogotowie w Polsce, żeby ratować nasz kraj po prostu. Tam na tej karetce była literka W, a ty użyłaś określenia, że artysta to jest legalny wariat i może to po nas. Tutaj cię wesprę taką anegdotą. Kiedyś jeden z wielkich amerykańskich producentów muzyki odpowiadający za odkrycie Janis Joplin, a także z Carlosa Santany, Clive Davis, w rozmowie ze mną przez telefon powiedział, że wszystko fajnie, ale że nie będzie ze mną rozmawiał, dopóki nie będę miał adwokata czy tam kogoś. Ja mówiłem, że po co adwokat? Ja mu o muzyce opowiem. On mówi, słuchaj, ale masz adwokata oczywiście. Ja mówię, że nie. Kurczę, no to jak będziesz miał adwokata, to zadzwoń. I odłożył słuchawkę. I mi było strasznie przykro. A potem go spotkałem na jakimś przyjęciu i on powiedział, wiesz, ja cię przepraszam, ja zapomniałem, no ty jesteś z Polski, ty nie rozumiesz. Otóż ty jesteś artysta. Ty możesz być pierdolnięty. A twój adwokat nie. Także to taka rzeczywistość. I rzeczywiście prowadzenie partii wymaga żelaznej dyscypliny, konsekwencji. I adwokata. Polityk tak, też może być właśnie rąbnięty, co często widzimy, im politycy mają adwokata. Jeżeli ktoś zamierza studiować prawo, to gorąco polecam. Bo w trakcie... Jarosław Kaczyński potrzebuje was wszystkich. Tak, w trakcie działalności politycznej się okazało, że to, czego najbardziej potrzebujemy w Polsce, to zrozumienia prawa. Że każdy nasz ruch, nawet tu, że siedzicie na trawie, i to też jest kwestia prawna. To nie jest Ameryka, ale jeżeli ma być demokracja, ma być przestrzegana demokracja, a nie miłosierdzie premiera i pana Kaczyńskiego, to musimy doskonale znać swoje prawo, żeby samemu się bronić i wiedzieć, jak to działa. Czy ty tam stoisz przy mikrofonie w określonym celu? Bardzo prosimy o pytanie. Pamiętajcie, dwa mikrofony przy obydwu masztach wspierających nasz namiot do waszej dyspozycji. Proszę. Na początku może takie pytanie, czy uważa się pani za feministkę? Oj, musisz powiedzieć to głośno. Czy uważa się pani za feministkę? Czy uważa się pani za feministkę? Takie pytanie padło. Słuchajcie, kto jest feministką na sali? Ja myślę, że większość kobiet, które nie są feministkami, są masochistkami. Ile jest masochistek na sali? Jedna. I ten sam męski głos. To jest głos. Dobra proporcja, taka jest mniej więcej, ale w Polsce jest większość być może masochistek. Myślę, że feministką jest każda kobieta, która wymaga szacunku dla siebie. Szacunku od swojego faceta, to po pierwsze,
to nie muszą być od razu wielkie hasła, tylko te najprostsze, szacunku w domu. Żebym była szanowana, moje prawa i moja godność. Nie wiem, czy wiecie, że... Nie wiem, jakie macie na razie kontakty, nie jesteście, być może nie mieszkacie razem i nie żyjecie. To bardzo się zmienia w momencie zamieszkania razem, a zwłaszcza pojawienia się dziecka. Więc ostrzegam panie, możecie teraz zapytać swoich panów. W Polsce, obojętnie jaki macie wiek, obojętnie jakie wykształcenie, czy podstawowe, czy studia, czy pracujecie, kobieta w domu w Polsce pracuje 10 godzin więcej niż mężczyzna. To są takie mikroruchy po prostu, nawet jeżeli to nie jest przy pługu na polu i wokół domu, bo tak jest, nawet tego nie zauważamy. Dlaczego my się z tym godzimy? Bo zapytajmy same siebie. Jeżeli ja pracuję więcej, 10 godzin od mojego faceta, to znaczy, że jestem służącą w jakiś sposób. Robię od niego więcej, a co on w tym czasie robi? Popatrzmy na własne domy, to są naprawdę małe ruchy. Ja to zrobię, bo ja to umiem lepiej, bo on nie wytrze tego porządnie, bo on tego tak nie ugotuje, bo on się tak nie zajmie dzieckiem. I to jest taka mała nierówność, która mała, 10 godzin tygodniowo, wynika z mentalności. To feminizm może się komuś kojarzyć, czy to jest zerwanie z naszą tradycją, sposobem myślenia, mentalnością, bo to są jakieś wielkie hasła. Równe zarobki, kobiety są równe mężczyznom. My tak to traktujemy, a tak naprawdę to ta nierówność zaczyna się już w domu i bardzo przenika do życia społecznego. Który z tutaj mężczyzn się zgodzi, z chłopaków, że jego dziewczyna jest głupsza i gorsza, a zarabia mniej? Zarabiamy mniej, jeżeli pójdziemy do pracy. Tylko jesteśmy lepiej wykształcone, a tylko 2% z kobiet jest wyższą kadrą menedżerską. Czy jestem gorsza, czy którakolwiek z nas jest gorsza, ułomniejsza na umyśle, gorzej wykształcona, a na emeryturze będzie zarabiała o wiele mniej? Bo ma mniejszą pensję i pójdzie na przykład wcześniej na emeryturę. Zgadzamy się z tym, oddychamy tym. To są takie rzeczy, które nikomu nic nie zabieramy, bo mężczyźni nieraz mówią, że feministki zabierają. Nie. Chcemy się podzielić, tak chcemy być równym człowiekiem, takim samym. Nie może być takiej nierówności w demokracji. Demokracja gwarantuje równe szanse prawa. Nie mamy równych szans. Zwłaszcza przez macierzyństwo. Może nie jesteście w wieku jeszcze, kiedy rodzicie dzieci, ale w tym momencie to zobaczycie. To, co mówił Jacek Żakowski. Brak przedszkoli, żłobków. Dziecko nie wychowuje się w powietrzu. Ktoś musi być non-stop. To, co mówiłam, że Partia Kobiet ratuje w jakiś sposób Polskę, bo każdy kraj w Europie, to są dwie rzeczy obecnie. Ekonomia. Clinton miał napisane ekonomia głupcze. Ekonomia i demografia. My proponujemy napisać politykom kobiety głupcze, bo demografia zależy od kobiet. To kobiety decydują, czy będą miały dzieci. Kobiety chcą mieć dzieci, to nie zależy, czy jestem katoliczką, zapylić. Samica. Ale to był trutek. To samiec. Kobiety decydują się na dzieci. Jak zdzielę cię w plecy, to wiesz. Dobrze, to będzie poparcie. Wtedy, kiedy mogą pójść do pracy, i to obojętnie, czy w Rosji, czy w Hiszpanii, w Portugalii, czy w Szwecji, kiedy mają zagwarantowaną pracę. Rodząc dziecko, nie mamy tej pracy, nie mamy pół etatu, ćwierć etatu i nie mamy żłobka. Gdzie mamy zostawić to dziecko? Jeżeli mamy świadczenia, wtedy decydujemy się też na dziecko. Więc demografia to po prostu przyszłe emerytury. A ekonomia to też kobiety. Z tego powodu, że w Polsce 50% kobiet, które by mogły, nie pracuje. Zajmuje się dziećmi i domem. Jeżeli by były przedszkola i żłobki, tak jak normalnie w Europie, te kobiety mogłyby pójść do pracy. A dowodem jest na to, że Polki według statystyk są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie. Tylko nie mają takich możliwości. I to jest bardzo proste. Bardzo.
jako... Tam jest jeszcze to znaczy, ciąg dalszy. Tak. Jeżeli utożsamia się pani z ideą feminizmu, to skąd pomysł na Partię Kobiet, która w założeniu miała przyjmować tylko kobiety do partii, a jak sama pani wspomniała, mężczyźni powinni pomagać kobietom w polityce, to dlaczego nie mogą zrobić tego poprzez współudział w partii? Proszę pani, to właśnie znajomość prawa. Nie można założyć partii w Polsce, w demokracji, która by dyskwalifikowała kogokolwiek ze względu no, takich rzeczy niezmienialnych jak płeć, kolor skóry. I Partia Kobiet nie ma napisane absolutnie, że nie należą do niej mężczyźni. I pomagają ci najbardziej światli, absolutnie z mężczyznami. To się nazywa Partia Kobiet, ale mogłaby się nazywać Partia Ludzi. Bo to jest partnerstwo. Tak jak mówimy o partnerstwie, o normalności w związku, to co ciekawe, w partii działały albo singielki, albo kobiety, których mężczyzna popierał działalność. Dziewczyny, których facet kręcił nosem, odpadały, bo nie było między nimi partnerstwa. I mówimy o partnerstwie w związku i partnerstwie w życiu społecznym. Kobiety muszą być partnerkami mężczyzn w polityce i w życiu społecznym, a nie upośledzone. Nie te krok do tyłu finansowo, prawnie, ekonomicznie. Także mężczyźni działali, nawet kandydowali z Partii Kobiet do Sejmu. Absolutnie tak. W porządku, więc skąd u pani przekonanie, że wszyscy mężczyźni robią minimalne ruchy w domu? Myślę, że to godzi część męskiej dumy, nie tej takiej męskiej, stereotypowej dumy, tylko tej takiej feministycznej. Może to jest mały procent mężczyzn feministów, ale myślę, że na tej... pod tym namiotem znalazłby się choć jeden mężczyzna, który określiłby się jako feminista. Na pewno, nawet Piotr, mój partner. I którego zabolałoby to słowo. Ale co zabolało? To, że używa pani pojęć wszyscy mężczyźni. Tak, ma pani rację, też... nie powinnam wszyscy. Uogólniłam, żeby to brzmiało mocniej. Tak, nie wszyscy, bo uogólniłam, nie wszyscy, większość, jasne. Ci najbardziej światli. Ale te dane, o których mówię, to są badania Pentora. I na tym przykładzie to byli wszyscy. Proszę wybaczyć, może tam był ułamek, dwóch, jeden, badania nie wzięły tego pod uwagę. I tak to wygląda. Ja mam tu mały wtręt na temat ruchów feministycznych. Trzeba pamiętać, że to są bardzo różne oblicza. Pamiętam moją rozmowę z Kazią Szczuką, która powiedziała, że ona nie rozumie, dlaczego faceci potrafią na dzień dobry rozpocząć, jaka ładna pani minister, a nie mówi się, jaki przystojny pan minister. Dlaczego się nie mówi pani ministerka? Dlaczego się nie mówi pani premierka, jeżeli będzie kobieta premierem? Ona była wściekła, że nawet rodzaj męski przynależy do funkcji, które wypełnia kobieta. Więc to można rozszerzać, pewnie też i zawężać, ale zdaje się, że tam chodziło o zważenie tych relacji damsko-męskich. Wspomniałaś o jednej rzeczy, już za sekundę daję głos, ale która mnie zaintrygowała i gdzieś w jakimś materiale o tym przeczytałem, że bywały u was przypadki, iż kobieta była bardzo zaangażowana w pracę Partii Kobiet i chciała ją nawet wspierać finansowo, a mąż powiedział nie i ona się wycofywała rakiem. Czy to jest naprawdę aż taka dominacja facetów, że wpływają? W drugą stronę to prawo nie działa, że facet by tam chciał poprzeć Giertycha, a żona mówi nie i powstrzymuje go od tego? Ja myślę, że to jest gra, wspólna gra. Była jedna z najbogatszych Polek, która obiecała pomoc partii, bo jej mąż popiera inne partie. Czekałyśmy na tą kasę, bo polityki bez pieniędzy się nie da robić. I była przekonana, że absolutnie trzeba pomóc. I mąż jej powiedział, że nie, wracaj do domu. Nie będziesz popierała konkurencyjnych partii. I ta pani niezależna finansowo zrezygnowała też. Dlaczego tak jest? Ja myślę, że kobietom bardzo zależy na partnerstwie, na dobrych układach. Jeżeli patrzymy na rodzinie. Na rodzinie. Patrzymy na badania, co jest najważniejsze w Polsce, to rodzina. Rodzina to jest kobieta, mężczyzna i dzieci w takim wyobrażeniu. I z jednej strony, to też jest bardzo ciekawe, słuchajcie, jak jesteśmy wychowywani, dlaczego to nie jest partnerstwo? Dlaczego ktoś jest zależny, a ktoś nie? Nie wiem, czy... Mówiono wam w domu, dziewczętom, że może podnieście rękę, ile osób to słyszało w stosunku do babć, matek, ciotek, że trzeba znać kobiece sposoby. Słyszałyście to, że kobiecymi sposobami trzeba jakoś tam to zrobić, nie wprost, po swojemu.
To faceci to słyszeli bardzo często. Słyszeli, tak, z drugiej strony. A co to oznacza? To oznacza, że trzeba facetem manipulować. Kim się manipuluje? Nie kimś mądrzejszym, bo nie da sobą manipulować, tylko kimś głupszym. A więc z jednej strony ten partner mój jest głupszy. Ja będę nim manipulować, tak że on tego nie zauważy, będę miała to, co chcę. A z drugiej strony mężczyzna jest tym dobrem najwyższym, bo jest mężem, ojcem, trzyma się razem rodzina. Poza tym zarabia bardzo często więcej, więc jak odejdzie, to nie tylko będzie wstyd i problem i dzieci bez rodziny, ale też finansowo to wszystko się rąbnie. Więc żyjemy w takiej schizofrenii. Z jednej strony mamy partnera głupszego od siebie, bo nim manipulujemy, a z drugiej strony jest to nasze bóstwo i o nie dbamy, bo to jest mężczyzna, niech on się nie przemęcza i tak dalej. Trzeba mieć na niego różne względy i swoje sposoby. I żyjąc w takiej schizofrenii, w takiej nieuczciwości, nie możemy mieć uczciwych relacji w związku, tak naprawdę. To na tym nie polega miłość. Miłość polega na wymianie i na partnerstwie, a nie na manipulacji albo leżeniu plackiem. Manuela, ale kobiety... sorry. Seks odgrywa wielką rolę. Wy jesteście mistrzyniami w załatwianiu nas. A to mówisz o przyjemności, ale wykorzystywanej wiesz, też mając, w różny mając sposób. To w wyobraźni, facet się zgodzi nawet na to, że wyjdzie z jakiejś partii. To ci melduje. No tak, ale to mówisz o manipulacji za pomocą seksu. Ja mam cukierki, a ty masz papierki. To... No tak. To może w ten sposób. Tam, jeszcze co się wiąże, okay. Dlaczego też nie zawsze się udaje w Polsce, jest to problem z kobietami, z nami. Czemu tak zaangażowanie mamy na 102 miejscu? Bo boimy się też wziąć odpowiedzialność. Mówimy, że to mężczyzna jest głową rodziny, a my szyją, gdzieś tam z tyłu się kobiety chowają. I w krajach arabskich bardzo często współczujemy, kobiety chodzą w takich workach i mają tylko szpary na oczy. A my w Polsce bardzo często paradujemy w pięknym bikini albo i topless, ale mamy zakryte oczy. Nie chcemy widzieć rzeczywistości, bo ona jest niewygodna dla kobiet. Bo to nie jest tylko wina mężczyzn, to co pani mówiła, żeby się obrazili. To też jest nasza wina, tak naprawdę. A dlaczego tak mówię o psychologii? Bo tak wiele zależy od mentalności, od wyobraźni. Parę miesięcy temu zrobiono w Stanach eksperyment. Wzięto studentki, Azjatki w Ameryce. I mówiono, zrobiono wykład, jacy to Azjaci są znakomici w matematyce. I dano im zadania matematyczne. Lepiej rozwiązały niż reszta. Potem drugą grupę Azjatek zaczęto robić wykład, jak to kobiety są gorsze z matematyki. I ta grupa zadanie wykonała o wiele gorzej. Jak ważne jest, to pokazuje mówienie, bo niby słowa nie są ważne, premierka, jak ważne jest mówienie o pewnych rzeczach, jak nastawienie zmienia ogląd rzeczy i rzeczywistość. Słuchajcie, jest taki bardzo prosty eksperyment. Weźcie rękę najbardziej jak możecie, prawą, za siebie, w ten sposób jak ja. Nie odwracaj, najdalej. Okej, okay, a teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie wyobraźni, jak tą rękę posuwacie jeszcze dalej, zamkniętymi oczyma, nie ruszajcie ręką. I teraz zróbcie to samo, już z otwartymi, tę rękę, będzie o wiele dalej. To jest kwestia wyobraźni i tego, jak się programujemy. Ty naprawdę jesteś szamanka. To jest psychologia. Jeżeli to jest psychologia, to na moment odejdźmy od tego, ja cię muszę o to zapytać. Ty jesteś specjalistka od tych różnych tajemniczych historii, czyli... Chodzeniu boso nie po ognie, ale po scenie. Tak jest, ale taroty, wróżby, jakieś znaki zodiaku, tak? Znaczy, ja uważam, że rzeczywistość... Ach, to ja bym się na swoim... Z innego wcielenia chyba. I zachwycony jesteś z tego powodu, że cię widzą wszyscy? Czy jest tutaj... Pokojowy patrol gdzieś. Poprosimy o pokojowe rozwiązanie tej sytuacji. Mhm. Okay. Myślę, że świat, który jest wokół nas, nie jest tak prosty, jak się wydaje. Jest powiązany symbolicznie, jest polem symbolicznym. Pewnie każdy z nas ma jakieś przypadki niewytłumaczalne, kompletnie. Wydaje mi się, że można je wytłumaczyć, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszystko jest powiązane ze wszystkim, tylko tego nie widzimy. Może Bóg to widzi, może szaman,
może w jakichś momentach jasności. To i mamy. Też jesteśmy powiązani teraz, tak? To tak. Ja o to pytam, dlatego że ty jesteś osobą, która bardzo trzeźwo myśli o sprawach. Patrz, zachowujemy ten sam dystans jak w tańcu i chodzimy, umawiamy się. Ale ja ci powiem dlaczego. Dlatego, masz że sok muzyczny. Ja mam Kinderstube i po prostu ustępuję ci. Zachowujemy dystans. Natychmiast. Ale prawda jest taka, że ty jesteś osobą niezwykle racjonalną, kiedy mówisz o polityce. Trzeźwą. Nawet kiedy definiujesz sprawy, problemy Partii Kobiet, kto, jak powinien funkcjonować, nazywasz problemy o sprawach wynagrodzeń, mówisz jak ścisły umysł, trochę jak agent literatury, agent pisarza. Po czym nagle się dowiadujemy, że ty wyjmujesz karty i mówisz, o, będziesz żył do piątku. Będziesz żył długo i szczęśliwie, Zbyszku. Nie wyciągam kart i nie wróżę. Będziesz żył do piątku. Te karty, o których mówisz, Czarota, są związane z bardzo dawną tradycją. To się nazywa tradycją kabalistyczną. I ludzie, którzy tworzyli kabały, mieli bardzo mądry pogląd podejdę na życie. Podejdę bliżej, żeby nie było, że to jest. No. Bardzo mądry, że najważniejsze w życiu są dwie rzeczy. Miłość i wiedza. I z mojego 44-letniego doświadczenia absolutnie się zgadzam, że miłość i wiedza, wiedza jako nauka, może miłość do wiedzy, ale poznawanie świata, czy to podróżą, czy to czytaniem, że to poszerza nas po prostu. Emocjonalnie miłość, a wiedza po prostu poszerza nasz świat. Może ty dlatego emigrujesz, że nie lubisz granic w ogóle, żadnych. Nie emigruję, bo nie widzę granic. To nie jest emigracja wtedy. Moi drodzy, tam jest czekający cierpliwie kapelusznik. Pozdrawiam cię. Przepraszam, ale jak wiesz, zagadaliśmy się w fajny sposób. Śmiało wal. Po pierwsze, dzień dobry. Witam na Woodstocku. Ja chciałbym może zaznaczyć na początku, bez może urazy, ale mówiąc Partia Kobiet, jako że nie jest ani lewica, ani prawica, to jest w miarę błąd. Ruch feministyczny, szczególnie nowoczesny, jest w miarę lewicowy, więc nie mylmy tego. Ale to nie jest główny temat. Widzę, że pani naprawdę jest artystką, ponieważ pani lubi błąkać w chmurach. Partia Kobiet opisała pani jako partia, która ma poprawić Polskę. Ale główny problem, który pani zauważyła, z którym Partia Kobiet miała walczyć, jest większa aktywność kobiet w polityce. Czy to naprawdę jest największym problemem? Czy nie rozpadająca się ekonomia, sprawy zagraniczne i tak dalej, i tak dalej? Myślę, że to jest większy problem. A wie pan co? Problem? Mamy problem z demokracją w Polsce. I wszyscy to widzimy. A nie ma demokracji, jeżeli połowa obywateli nie ma w niej udziału. A nie ma. Z różnych powodów. Finansowych, tego, że nie ma ich w życiu społecznym, politycznym. A dowodem na to jest, że kraje, gdzie kobiety są w parlamencie, w Sejmie i mają w miarę możliwości rodzenia dzieci i równych płac, są najlepiej rozwijającymi się krajami w Europie. Mówię o krajach skandynawskich, o Francji. I to jest dowód rzeczowy, bo ja mogę sobie bajać, jestem artystką, ale to są cyfry. Dlatego tak ważny jest udział kobiet w życiu społecznym, a nie siedzenie w domu jak w krajach południowych. To zmienia, napędza ekonomię, tak jak mówiłam, w jaki sposób na przykład w Polsce i na to są dowody ekonomiczne. To jest najważniejsze. Najważniejsza jest ekonomia i demografia w krajach europejskich, a kobiety są zapleczem tego. Ja na moment jeszcze wejdę w słowo i coś ci podpowiem, bo wiem, że to jest taki problem, który może spędzać sens powiek, zwłaszcza jak ktoś się uczepi tego zagadnienia Partii Kobiet. Otóż Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią chłopów, rolników. I ich celem jest poprawienie bytu rolników. Nie przedsiębiorców, nie budowniczych autostrad, gdzie traktory nie mogą wjechać, nie artystów, bo to jest dla nich jakaś obca grupa zawodowa. Ich interesuje los, koszty nawozu, tuczników, buraków cukrowych. To jest ich pole działania. Oni uważają, że jak oni to uzdrowią, to ludzie będą mieli lepsze jedzenie, rolnicy będą godnie żyli.
Jeżeli przyjmiesz, że kobieta to nie jest pani, która leży w spa i wykłada paznokcie do lakierowania, bo to może robić w wolnej chwili, natomiast rzeczywiście pracuje w domu, co nie jest pracą, czyli wychowuje dzieci, zajmuje się domem, pewnie twoja mama się tobą zajmowała, zgaduję, to dlaczego nie uznać tego za pracę i dlaczego nie uznać jej praw jako praw pracowniczych i dlaczego nie pozwolić jej funkcjonować w społeczeństwie tak jak mężczyźnie, który tych praw domowych nie wykonuje. Czyli mówiąc krótko, Partia Kobiet, tak jak rolnicy walczą o rolników w PSL-u, walczy o prawa pewnej grupy zawodowej, która akurat jest związana z płcią. Generalnie w większości kobiety wychowują dzieci i zajmują się domem. Mają o wiele, kobiety mają o wiele gorszy start życiowy, jeżeli kobieta w młodości urodzi dziecko. Są dwie partie chłopskie, Samoobrona i PSL, a rolników jest 14%. I nikt się nie dziwi, a powinno być 4%, żeby państwo funkcjonowało normalnie i do tego prowadzi Nowoczesne Państwo. Kobiet jest 50% i nie było dotąd żadnej partii. Ale też są pewne problemy, które zauważyłem. Nie, tutaj co pan Hołtys i pani mówi. Po pierwsze, nie można mówić, zróbmy drugą Szwecję. Nie da się zrobić drugą Szwecji. To są dwa zupełnie inne kraje, zupełnie inne położenie geograficzne. Tak, myślę, że jest już jedna Szwecja, natomiast można brać wzory i przykłady z krajów, które rozwiązały pewne problemy. No, trzeba się przyglądać krajom, w których po prostu warunki bytu... Jak mówiłam, świat jest symboliczny, nie ma przypadków. Okej, moi drodzy, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do Manueli? Bo tam coś na kształt kolejki, czy tylko się chowasz za słupem? Chodź. A, mikrofon nie działa. To jest kolejna bateria chyba padła. Bo my tu funkcjonujemy na jednej bateryjce od rana i nam wszystko zdycha. Ale to chwileczkę. Skorzystam z okazji. Przepraszam, Manuelo, na sekundkę tylko powiem coś do was wszystkich. Widzicie, że prawdopodobnie straż jeździ, być może kogoś psika. Temperatura w tym roku jest o wiele wyższa niż w roku ubiegłym, a w roku ubiegłym dwóch pijanych ludzi zmarło po prostu na polu namiotowym. Jeden dlatego, że koledzy chcieli zadbać o jego bezpieczeństwo, zamknęli go w namiocie i zasznurowali. Eksperyment pokazany w telewizji dwa dni temu pokazał, że taki namiot w ciągu kwadransa uzyskuje wewnątrz temperaturę 50 stopni. Nieco później, po pół godzinie już nie działają w środku telefony komórkowe. Człowiek właściwie, który jest nieprzytomny, bo jest pijany, no ma gwarancję bardzo ciężkich komplikacji, a być może śmierci. Nie róbcie tego. Ja wiem, że to fajnie jest zostawić kumpla czy kumpelkę zasznurowanego. Lepiej połóżcie tę osobę w ciele, najlepiej idźcie z nim do lekarza natychmiast i sami uważajcie. Dobrze, przepraszam za ten wtręt, ale chciałem przeczekać wymianę mikrofonu. Teraz śmiało walę. Dzień dobry. Znaczy, ja chciałem zapytać o taki złoty środek, jaki pani ma na to, żeby kobieta czuła się wolna, mogła rodzić dzieci i no i jednocześnie żyć jakoś w społeczeństwie, bo mimo tego wszystkiego, co tutaj usłyszałem, to czegoś takiego no nie wychwyciłem jeszcze. Czy to jest złoty środek? To jest metoda, czy pomysł wzięty z innych krajów, gdzie coś takiego wprowadzono. Zmiana ustawy pozwalająca na otwieranie mini przedszkoli, mini żłobków. W Polsce to będzie. Na razie jest zabronione. Matka, która ma dziecko i chce wziąć dzieci sąsiadki, nie może tego zrobić. Przepisy bzdurne. To jest przepis sanepidu. W momencie, kiedy coś takiego robimy, jedna osoba zarabia, bo to są mniejsze pieniądze niż daje się do przedszkola, inne mamy są wolne na odpoczynek albo mogą iść do pracy. Kiedy kobiety idą do pracy, powiedzmy trzy w bloku, bo nie muszą wozić dziecka gdzieś, jest miejsce. Te trzy matki na jeden blok zarabiają, płacą podatki. Nie ma metody zwiększenia podatków już, tylko nowi podatnicy. I to jest właśnie ta grupa, która da podatki na nowe świadczenia, na opiekę socjalną i zwiększy dochody Polski. Kiedy są wybory, zauważcie,
czasie jakiejkolwiek debaty polityk żaden nie siedzi na tle takiego kółka jak tortu, który jest budżetem państwa. Tylko opowiada, że wybuduje 3 miliony mieszkań albo da pieniądze rolnikom. Gdyby ci panowie, panie, mam nadzieję, siedzieli przed takim schematem budżetu, nie wygraliby wyborów na obietnice, bo wtedy byłoby ewidentne, że prawie 80% pieniędzy już jest podzielone. To są twarde wydatki państwa. To, o co idzie walka wyborcza, to jest niecałe 20%. A politycy mówią, jak oni po prostu rozdadzą pieniądze, obietnice. To nie jest prawda. I nic się nie robi w edukacji, żebyśmy wiedzieli o tym. Głosujemy na obietnice, na niebieskie szkła kontaktowe w oczach i niebieską koszulę i samoopalacz, a nie na realne plany polityczne. Dlatego cały ten cyrk w trakcie wyborów, który kosztuje miliony, 20 parę milionów jedna kampania jednej partii, to idzie z naszych pieniędzy, z naszych podatków. Te wszystkie plakaciki, te wszystkie ulotki, to jest nasza kasa, a nie ma za tym konkretnych informacji. Bo być może społeczeństwo nie jest na tyle wykształcone i rozsądne, że zastanowiłoby się i by głosowało tak, jak każe rozsądek. Głosujemy tak, kto nam schlebia, kto nam co obiecuje, jak dzieci. A potem po paru miesiącach, po pół roku się odwracamy, bo oni są niedobrzy, nie zrobili. Nie mieli prawa tego zrobić. To my byliśmy głupcami. Daliśmy się nabrać po prostu. Dlatego to, co mówię, Partia Kobiet czy partie rozsądne nie powinny być populistyczne, nie powinny obiecywać, że dadzą to i to. Nie wierzcie, nie ma na to pieniędzy. To trzeba wypracować. Na to potrzeba by paru lat, żeby po zmianie ustaw, wprowadzeniu na przykład mini przedszkoli, mini żłobków i zachęcaniu kobiet, żeby to robiły i zarabiały, po paru latach dopiero będzie przypływ gotówki. Po tym czasie możemy mówić o zmianach i w edukacji przede wszystkim, bo w nowoczesnym państwie najważniejsza jest edukacja, bo to daje pieniądze obywatelom dobrze wykształconym. Nie edukacja potworna w Polsce. Przepraszam, czy jak mówię, może kogoś urażę, są tu nauczyciele i zachwyceni maturą uczniowie, ale nie powinno być matury. Nie powinna edukacja tak wyglądać, jak jest w Polsce. To powinien być system punktacji, w której uczeń wie w każdym momencie, jakie ma punkty, na jaką uczelnię się dostanie, ile musi nadrobić. A nie, no nie wiem, to jest może związane z wiarą katolicką, że jest łaska i nagle fuksem zdałem egzaminy albo maturę, a niewiele robiłem, albo ściągałem, albo nie wiem, co będzie, w strachu. Powołuję się na Szwecję, bo akurat tam znam edukację. Francuska jest trochę gorsza według mnie. Tam to, co zapracujesz, to masz. Mając 20 parę lat, możesz powtórzyć edukację i dostać się na studia, które chcesz. Licea czy szkoły po podstawówce nie są tak abstrakcyjne jak u nas. Możesz mieć konkretny zawód, fryzjera, możesz jeździć na rolkach, możesz, są szkoły specjalistyczne, zakładać alarmy, a oprócz tego się uczyć i mieć zawód. Bo jest to nam potrzebne. Kończąc szkołę, też chcemy mieć jakieś pieniądze studiując. Na moment ci zabiorę mikrofon, bo baterię musimy zmienić. A ja tylko w uzupełnieniu do tego, co ty zapytałeś i co Manuela pięknie powiedziała, zwrócę wam uwagę na pewien aspekt życia politycznego w Polsce. Otóż rzeczywiście tak jest, jak Manuela powiedziała, na co nikt nie zwraca uwagi. Partie polityczne, które dostaną się do Sejmu, dostają refundację swojej kampanii wyborczej z naszych pieniędzy, z naszych podatków, czyli mówiąc krótko, jeśli pracujesz i płacisz podatki, to z tych podatków poszły pieniądze na kampanię wyborczą LPR-u, PiS-u, samoobrony. I jeżeli ten system się nie zmieni, czyli jeżeli partie polityczne nie będą uzależnione od naszych rzeczywistych intencji, nie od tego, jak nas wyrolowały w obietnicach, tylko od naszych datków. Lubisz samoobronę, idziesz do LPR-a, dajesz mu 1000 złotych i on to ma. To wtedy będzie to zdecydowanie sprawiedliwszy system niż dzisiaj, bo one nie chcą zmienić tego systemu i w związku z tym oni mogli zakładać i brać kredyty, że dzięki promocji, która trwa 4 lata, bo są wszechobecni w mediach, wejdą do parlamentu, zdobędą te minimalne procenty, zwłaszcza głosząc reklamowe hasła nie do spełnienia, dzięki czemu uzyskają kilkadziesiąt milionów złotych rocznie na utrzymanie swoich biur,
a nowa partia, którą ty powinieneś założyć, nie ma takich możliwości. Warto myśleć o tym, jako młodzi powinniście wiedzieć, że można robić referenda, można z kumplami dyskutować, z koleżankami dyskutować i zakładać jakieś nowe formacje. Ja mam prośbę taką, tutaj stoi pan i tam jeszcze już zrezygnowałaś, tak? To na tym będziemy powoli kończyli. Jeszcze jedna osoba oprócz pana, jeżeli się zgodzi, zechce zadać pytanie, to jest czas wolny. Proszę bardzo. Proszę pani, ja mam takie pytanie. Ponieważ dużo pani mówi o demokracji, czy zna pani na świecie, nie tylko w Europie, tylko na świecie, państwo, które jest demokratyczne? Dziękuję. Słychać mnie? Tak, słychać. Jeśli demokracja to kraj, który przestrzega praw, które ustala w konstytucji, zakłada równość i wolność wypowiedzi, to jest wiele krajów, nie ma doskonałej demokracji. Demokracja jest o tyle doskonałym systemem, że ciągle się rozwija, nie jest zamkniętym. I demokracja jest projektem. I od obywateli zależy, czy jest to projekt dobry, doskonały, czy bez sensu. Są kraje, w których dzięki edukacji, historii być może, obywatele ten projekt rozwijają bardzo dobrze. Pewnie są potknięcia. Znam kraj, w którym żyłam, Szwecja. Wiele rzeczy, które w Polsce uchodzą za normalność, tam byłoby niemożliwe z powodu prawa, które jest przestrzegane. Ma oczywiście wpadki też, ale działa. I obywatele czują się bezpieczni. To, czego chce wyborca w każdym kraju demokratycznym, to poczucie bezpieczeństwa i pewności. Już, teraz ostatnie pytanie tam. Bo pani mówi tutaj dużo o niesprawiedliwości społecznej, powiedzmy, wobec kobiet. I wydaje mi się, że to nie jest aż tak niesprawiedliwe, jak pani mówi, ponieważ taka równość nie jest... Jest trochę niesprawiedliwości, z którą trzeba walczyć, ale taka równość wydaje mi się czasami trochę na siłę, ponieważ przynajmniej z tego, co zauważam, no, aspiracje kobiet i mężczyzn różnią się znacznie. Przynajmniej na przykład dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo, podczas gdy dla wielu mężczyzn, których znam, ważniejsza jest tam kariera i tak dalej. Po prostu chodzi mi o to, żeby bez sensu to robić na siłę. O, i tyle. Ja mam taką prośbę, bo to jest nasz problem w Polsce, że widzimy tylko siebie, ja i w polityce. Nie myślmy ja. Jeżeli ja nie mam aspiracji, a moi koledzy mają, to fajnie. Ale oprócz mnie istnieją kobiety, które powinny mieć szansę, możliwość, jeżeli mają takie aspiracje, realizować. Dlatego mówię o braku równych szans. Ja może nie, okej, ale dajmy wolność, możliwość. A jeżeli takich możliwości nie ma, to słusznie pani powiedziała, jest to niesprawiedliwość społeczna. A jeszcze chciałam, znaczy mówię o sobie, dlatego że jakby to jest coś, czego najbardziej mogę powiedzieć. Pani zna, tak. Ale to też nie chodzi mi o to, żeby nie walczyć o to, tylko bo ja przynajmniej taki dostrzegam jakąś złość albo bunt pani, może to niesłusznie, ale po prostu wydaje mi się, że nie jest aż taki, że to nie zasługuje po prostu na takie potępienie. Pajca, ale ja żyłam w kraju, gdzie nie było demokracji. Bardzo bym chciała, żeby Polska była krajem demokratycznym. Czy to zasługuje na potępienie, żeby Polska była prawdziwą demokracją, gdzie obywatele nie. mają równe szanse? Ja zadam ci pytanie, bo ja nie jestem rzecznikiem ani Manueli, ani Partii Kobiet, ale myślę dużo o różnych sprawach i zadam ci takie pytanie. Czy da ci satysfakcję to, że pójdziesz razem z kolegą swoim jako aplikantka w poszukiwaniu jakiejś pracy, załóżmy w biurze podróży i on dostanie 2000, a ty 1500, bo jesteś kobietą. To cię nie drażni. Nie, ale bo właśnie to państwo chyba mnie źle zrozumieli, bo ja popieram to, co pani robi, chodzi o równość płac. No nie, to w ogóle chodzi o równość praw. Tak, to prawda. Ale gdzie je ograniczyć? Gdzie pani by chciała, żeby jednak te kobiety nie miały tak samo? Nie o to chodzi, o ograniczenie praw, tylko jakby o zaakceptowanie różnic. Bo pani też często mówi na przykład, że mężczyźni uważają, że kobiety są gorsze. Wydaje mi się, że czasami to nie jest kwestia tego, że ktoś jest gorszy lub lepszy, tylko właśnie, że jest inny. Absolutnie kobiety i mężczyźni są inni. Nikt tego nie zmienia, ale demokracja ma to do siebie, że bez względu na płeć, kolor skóry, mamy te same szanse. Kobiety mają tak, że na przykład chłopcy, kiedy są w łonie matki,
tracą w trakcie ciąży chłopcy 70% połączeń w mózgu, tu w płacie czołowym. Te połączenia są odpowiedzialne za planowanie przyszłości i kontakty międzyludzkie. W stosunku do kobiet są trochę upośledzeni, prawda? No jest ta nierówność. Nie jesteśmy tacy sami, ale z tego względu nie znaczy, że nie mają być politykami, bo nie umieją planować tak dobrze przyszłości jak kobiety. A ile trwa ciąża Kaczyńskiego? Jest równość. Oni podzielili na pół, więc jeszcze więcej, 140% każdy. Pomnożyło się. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo myślę, że warto posługiwać się obrazowymi przykładami. I żeby zilustrować to, co powiedziała Manuela o równości praw, powiem ci taką krótką rzecz odnośnie Konstytucji Amerykańskiej oraz odnośnie stosowania jej w praktyce. To dosyć dziwaczny przykład, ale on z reguły zapada ludziom w pamięci. Po pierwsze, w Konstytucji Amerykańskiej istnieje fantastyczny zapis, który mówi, że wszyscy są sobie równi bez względu na płeć, narodowość, wyznanie, kolor skóry, wzrost, wagę, wygląd zewnętrzny, przekonania, orientację seksualną i tak dalej, i tak dalej. Właściwie oznacza to, że wszyscy ludzie są sobie równi, to jest zapisane w Konstytucji. I jak to zinterpretowano już mniej więcej 10 lat temu, weszło to w krwiobieg. Otóż nie wolno komuś odmówić pracy z powodu tego, że jest nieoczekiwanej przez nas płci. A to powoduje, że ogłoszenie w gazecie nie może oznaczać szukam kelnerki. Musi być szukam osoby do pracy w roli kelnera. Oni akurat mają to samo słowo, ono nie ma rodzaju. I jeżeli przyjdzie kobieta, to ona, jeżeli usłyszy, przepraszam, ale szukam faceta, idzie do sądu i wygrywa sprawę przeciwko temu pracodawcy. Nie wolno nawet oferować pracy, orientując się płcią. Czyli jeżeli mówisz babysitter, czyli ktoś, kto się opiekuje dzieckiem, w naszej głowie jest raczej proces, że to jest kobieta. Otóż jeśli przyjdzie mężczyzna, nie możesz mu odmówić tej pracy, mówiąc, nie, ja wolałabym, żeby to była kobieta. Możesz użyć innych argumentów, że wolałabym, żeby to był człowiek innego wykształcenia, żeby miał doświadczenie wieloletnie i tak dalej, czyli argumentów merytorycznych. Nie wolno użyć tego określenia. Tak sobie tam radzą z tym problemem. Nie zobaczysz ogłoszeń, które określają płeć, mówiąc krótko. Ani fryzjerka, ani manikurzystka, nie istnieją te pojęcia. Nie może być napisane, że szukam girl czy coś, no, ewentualnie do striptease'u. Nie jest twoją winą, że jesteś kobietą, że jesteś mężczyzną, białym albo czarnym. Winą może być, że jesteś głupi albo zły, ale dobry adwokat cię z tego wybroni. Moi drodzy, strasznie dużo dowiedzieliśmy się od pisarki, artystki. Manuela Gretkowska była waszym gościem. I od muzyka Zbyszka Hołdysa. Nie, ty jesteś naszą bohaterką. To dla nas wielka frajda. Dziewczyny, myślę, że wrócicie dumniejsze, że jest ktoś taki jak ona. I wcale, jak widzicie, nie jest to kuchta z siatką, tylko piękna laska. Ale no, kuchta, bo zajmowałam się dzieckiem 3 lata. Jestem gospodynią domową. Kuchta. Ale twoja córka też jest niezła laska. Moi drodzy, dziękuję Emanueli jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A ja ci wręczam tutaj naszą pamiątkę, medal Akademii Nieśmiertelnik. To dostają wszyscy profesorowie Akademii Sztuk Przepięknych. To nas łączy. Ja mam takie 3 już. O, piękne dzięki. Dziękuję wam. Ona mi mówiła tutaj, że prosi, żeby może nie rozwlekać jej życiorysu za bardzo, a więcej dyskutować, ale parę rzeczy przypomnieć musimy. Zgoda? Siądziemy, bo to takie warholowskie, ładne z lat 50. foteliki. Moi drodzy,